Nie doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy odcinka mostu energetycznego Polska-Litwa. Dziś w Ełckim Starostwie odbyło się spotkanie samorządowców z Ełku i Olecka z Grzegorzem Tomasikiem, przedstawicielem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA. Na podpisanie dokumentu o współpracy samorządowców z inwestorem nie zgodził się wójt gminy Ełk Antoni Polkowski oraz wójt gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński. Zdaniem Polkowskiego w dokumencie brakuje zapisu zobowiązującego inwestora do wypłacenia odszkodowań rolnikom, przez których działki ma przebiegać linia energetyczna. Ja potrzebuję zapewnień na piśmie, że w związku z budową mostu energetycznego gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów z tytułu roszczeń mieszkańców, obywateli, instytucji, wszelkich podmiotów, które przez teren, który będzie szła linia. Na przykład powie sąsiad, że mu szpeci widok, nie? I wyceni to, na ile to szpeci, prawda? I kto będzie za to płacił? Gmina? Nie. Inwestorem jest państwo polskie i niech ponosi za to koszt, niech to zapiszą w tym liście. Ja nie widzę żadnego zagrożenia. Ta inwestycja jest już realizowana. Zastrzeżenia co do dokumentu miał również Jarosław Kuczyński, wójt gminy Wieliczki. Jego zdaniem podpisanie listu intencyjnego nakłada na wójtów zbyt dużo zobowiązań. Ja nie chcę być kiedyś w przyszłości pociągnięty do odpowiedzialności, bo Rada Gminy nie uchwali miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy protesty społeczne spowodują, że ta inwestycja będzie przesunięta w czasie? Dlatego ja nie widzę potrzeby w ogóle podpisywania takiego listu intencyjnego. My podpisaliśmy list intencyjny w ubiegłym roku, w którym deklarujemy współpracę, zrozumienie, potrzebę budowy tej linii, jak najbardziej ją wspieramy, z tym, że nie chcemy brać na siebie pewnych zobowiązań. Piotr Grochala, prezes Eltel Networks Rzeszów, podwykonawca inwestycji, przekonywał samorządowców, że mimo braku zapisu o odszkodowaniach w liście intencyjnym, inwestor wypłaci je właścicielom ziem, przez które przebiegać będzie trasa mostu energetycznego. Gmina w związku z działalnością planistyczną, w związku z tym całym procesem inwestycyjnym, zgodnie z ustawą otrzyma stosowne wynagrodzenie za tę działalność. Zdecydowanie jeszcze raz chciałbym potwierdzić, że nikt na terenie którego nieruchomości czy posiadłości będzie przebiegać trasa linii nie powinien się czuć, że nie powinien się obawiać, że nie otrzyma stosownego odszkodowania. Do zmiany decyzji przekonywał samorządowców obecny na spotkaniu Jan Maścianica, wicewojewoda warmińsko-mazurski. Jak mówił podczas spotkania, przedsięwzięcie niesie dużo korzyści dla naszego regionu. Ja tych obaw nie podzielam, chcę powiedzieć, zgłoszonych przez dwóch panów wójtów, a ja bardzo serdecznie namawiam i samorządy, i mieszkańców, rozumiejąc i podkreślając wagę tego przedsięwzięcia dla Warmii i Mazur w szczególności, która per saldo jest importerem energii elektrycznej. Energia elektryczna to jest podstawa współczesnej cywilizacji. I w regionie, w którym nie produkuje energii, przecież u nas nie ma znaczących siłowni energetycznych tutaj, poza nielicznymi wodnymi i paroma siłowniami wiatrowymi, to jest szczególnie ważne, żebyśmy mieli bezpieczny system dostawy z parametrami technicznymi, które umożliwiają nie tylko zaspokojenie potrzeb bytowych, ale przede wszystkim rozwój gospodarczy. I to jest szczególnie ważne. Podpisanie listu intencyjnego odbędzie się w innym terminie, kiedy zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości zgłoszone przez wójtów. Zostanie to zrobione w formie obiegowej, czyli dokument trafi do wszystkich zainteresowanych stron. Zakończenie budowy mostu energetycznego Polska-Litwa planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku.